Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, druga Księga Mojżeszowa. Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: oto co Pan nakazał czynić. Przez 6 dni wykonywać się będziecie pracę, a w 7 dniu będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: oto sprawa, którą nakazał Pan. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i tak dalej. I czytamy teraz od 10 wersetu. Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał. Przybytek, jego namiot i przykrycie, zapinki. Idziemy do 20 wersetu. I odszedł cały zbór synów izraelskich przed oblicza Mojżesza. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki. 24 werset. I ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał w darze ofiarnym dla Pana. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na naparśnik, wonności i oliwę do oświetlenia i do oleju na namaszczanie i do wonnego dzikadzidła. Każdy mężczyzna i każda kobieta składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: oto Pan wołał imiennie Beselego, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy. I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyborach ze złota, ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w syncerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania jemu i Ochilobowi synowi. Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślliwości. Niech wtedy Basel i Ochaliab i wszyscy zręczni mężowie, którym Pan dał mądrość i umiejętność, aby umieli wykonywać wszelką pracę potrzebną do służby w świątyni, zrobią wszystko, jak rozkazał Pan. I wezwał Mojżesz Besaelela i Ochaliaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pana obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i ją wykonywać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Ona zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy do swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali.
I rzekł do Mojżesza: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swojego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud przestał przynosić, a tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Zrobili tedy wszyscy mistrze wśród wykonawców prac przybytek z 10 zasłonów i tak dalej. I idziemy do wersetu 25. rozdział. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili, więc pobłogosławił ich Mojżesz. I idziemy 16 werset, 40 rozdział. Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan, tak uczynił, a przybytek został wzniesiony pierwszego dnia, pierwszego miesiąca drugiego roku. Mojżesz postawił przybytek i umieścił jego podstawy, i ustawił jego deski, założył jego poprzeczki i ustawił jego słupy, i rozpiął namiot nad przybytkiem i ustawił nad namiotem z wierzchu nakrycie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. A wziąwszy świadectwo, włożył je do skrzyni, założył drążki u skrzyni, a z wierzchu umieścił na skrzyni wieko i wniósł skrzynię do przybytku i zawiesił kotarę zasłaniającą i zakrył skrzynię świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. W namiocie zgromadzenia umieścił stół po północnej stronie przybytku na zewnątrz kotary i ułożył na nim chleby pokładne przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Umieścił świecznik w namiocie zgromadzenia naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku i nasadził na nim lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi, i ustawił złoty ołtarz w namiocie zgromadzenia przed zasłoną i spalił na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi, i zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku. Ołtarz całopalenia ustawił u wejścia do przybytku, do namiotu zgromadzenia, i złożył na nim ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Na koniec urządził dziedziniec wokół przybytku i ołtarza i zawiesił wtedy. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego zboru w ciągu całej ich wędrówki. Amen. W pewnym momencie pierwszego miesiąca Bóg dał prowadzenie Mojżeszowi i ludowi izraelskiemu i wyszli za pomocą ręki Bożej z Egiptu. Rok wyćwiczał Bóg lud izraelski poprzez grzechy, przekroczenia, męki, bo lud izraelski, pomimo że to, co widział, te wielkie cuda, które wykonał Bóg, nie przestał
sercem podstępnym i zepsutym, nie przestał chcieć to, co nie chciał Bóg i nie przestał robić to, co Bóg nie chciał. Ale jednak Bóg cierpliwy z mężem, sługą jego, który miał jedyną cechę, był posłuszny we całym Słowie Bożym. I jeden rok przeminął, dopóki Bóg dał kierunek i prowadzenie Mojżeszowi, aby było zbudowane jedyne dzieło, które tylko Mojżesz mógł wykonać i które zostało zbudowane całkowicie zgodnie ze Słowem Bożym, która została dana Mojżeszowi. Namiot zgromadzenia. Namiot zgromadzenia było miejsce, gdzie Bóg nawiedzał swój lud, ale najważniejszą rzeczą było, że z namiotem zgromadzenia Bóg prowadził swój lud, bo lud miał przed sobą 40 lat drogi, aż dotrze do ziemi obiecanej i w dodatku 40 lat na pustynnym miejscu. Wokół. Dlaczego? Bo musieli dotrzeć do miejsca, aby byli gotowi, aby doszli. Cierpliwość Boża była ta, która spóźniło dzieło Boże z powodu niewiary ludu izraelskiego. Czyli niewiara ludu Bożego poprowadziło Boga. Poprowadzony został Bóg, aby nie mógł przyprowadzić lud Boży do ziemi obiecanej. Widzicie, bracia i siostry, że tak jak w naszym życiu wszystko poprzez wiarę się staje i wiara jest ta, która jak małczynki prowadzi człowieka do błogosławieństwa. Jaka wiara? Do Słowa Bożego. Do przykazań Bożych. Ale nie starczy tylko wiara. Jest też potrzebna też i nadzieja. Abyśmy mieli nadzieję w naszym Panu Jezusie Chrystusie w Nowym Testamencie, gdzie Bóg, który obiecał, jest mocny, aby to wykonał. Tak jak dokładnie Abraham w nadziei uwierzył, że Bóg, który obiecał jednemu człowiekowi 100 lat, jest mocny, aby wykonał, aby urodził i w dodatku z kobietą, która była bezpłodna, niepłodna. Bez wiary nikt nie może podobać się Bogu. Z nadzieją, że Bóg może, chce zrobić to, co mówi w naszym życiu, nie może wejść człowiek do ziemi obiecanej. Ale jest też trzecia cecha, którą chce Bóg, miłość. Bo i brak miłości składa się na poważną przeszkodę, aby człowiek Boży szli dalej. Brak miłości był, że poprowadziło Korę, że zbuntowali się Mojżeszowi i Aaronowi. I ten brak miłości poprowadził ich do niewiary. Czyli co znaczy niewiary? Nie wierzyli w to, co Bóg mówił i w to, co Bóg chciał zrobić, ale wierzyli w to, co oni wierzyli i w to, co oni sądzili. To jest wielki błąd. Mam pogląd, twierdzę, że jest poprawny, ufam mu i wszystko robię źle w moim życiu. Jaką poważną rzeczą jest, aby nasza wiara była związana ze Słowem Bożym, abyśmy wierzyli w Słowo Boże. Bo jak wejdzie do naszego serca
wtedy nie może człowiek uwierzyć w Słowo Boże i wierzy w to, co chce jego serce. I nie może człowiek być wykonawcą Słowa, jak nie ma nadziei z całej swojej duszy, że on nie może nic zrobić, ale Chrystus może zrobić wszystko dla niego. Widzicie, bracia i siostry, to jest doskonałe zjednoczenie. Doskonałe zjednoczenie błogosławionego człowieka, człowieka, z którym Bóg współpracuje i z człowiekiem, z którym Bóg jest wychwalany. I największa z tego wszystkiego jest miłość. Miłość jest ta, która nas łączy z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie i w Duchu Świętym i z naszymi braćmi. Jak nie mamy miłości, nie możemy iść dalej. Nie dotrzemy nigdy. Jak mogę zrozumieć, czy mam miłość? Poprzez moje zachowanie. Moje zachowanie pokazuje w moich oczach brak miłości. Jak mówię surowo, jak mówię brzydko, jak lekceważę, jak mam miłość, wtedy przez cały czas słodko mówię, delikatnie mówię. Dlaczego? Bo miłuję. Jak jednak jest twardość, jak nie ma miłosierdzia na moim sercu, wtedy Bóg jest bez miłosierdzia dla mnie. Jakie to jest poważne, bracia i siostry, że mam naprzeciwko mnie Boga, którego uwielbiam, jest dla mnie bez miłosierdzia. I dlatego, że nie robię litości, nie lituje się nade mną. Jaką poważną rzeczą jest, abym był wyćwiczany, abym starał się, abym uczył się, aby poprzez Ducha Świętego, ale dlatego też, abym, bo o to proszę, aby wypełniło się moje serce miłosierdzią i litością, aby Bóg wykonywał miłosierdzie i litość w moim życiu. I jak jest ta miłość? I dlatego jedyne przykazanie w Nowym Testamencie jest, abyś miłował swojego brata, abyś miłował jeden drugiego i w dodatku z miłością, którą Bóg nas umiłował. Jak miłujemy? Nie starczy tylko to. Błogosławiony jest człowiek, który ma tylko nadzieję w Panu. Nie ma nadziei ani w sobie, ani w swoim poglądzie, ani w swoim zdaniu, ani w swojej mocy, ani w swoich zdolnościach. Jak miłujesz swojego brata i znaczy Chrystusa, bo w moim bracie widzimy oblicze Chrystusa. Po pierwsze i po drugie, jak masz nadzieję we wszechmogącego Boga, znając, bo nadzieja ma uniżenie. Dlatego, że wiem, jaki słaby, mały i nic nieznaczący, i niezdolny i bezużyteczny jestem i dlatego mam nadzieję w Panu, który może wszystko. Nie może moja nadzieja być zupełnie dla Chrystusa, jak nie mam uniżenia. Bo jak nie mam uniżenia, czuję się mocny. Czuję się, że mogę. Czyli to nie jest moja nadzieja zupełna dla Pana. Przecież mogę, dobrze. No pomóż mi, abym zrobił to, co mogę. A uniżony co mówi? Uczyń, Panie, abym zrobił Ty, co ja nie mogę. Zupełnie inna filozofia, pogląd, zamysł chrześcijanina jest: Chrystusie, zrób to, co może, to, co nie mogę. Ja nic nie mogę. Jak mam miłość do braci, miłosierdzie i litość, wtedy Bóg jest z litością we mnie. Jak ma nadzieję we mnie, wtedy decyduje Bóg, aby mnie pobłogosławił. Jak mam Boga, który jest litościwy dla mnie i ma decyzję, aby mnie pobłogosławił, wtedy mam możliwość, abym wykonywał całą wolę Boga. Inaczej nie mam. Inaczej chcę, ale nie mogę. Staram się, ale nie udaje mi się. Biegam, ale nigdy nie docieram. Nie mogę być tak jak Mojżesz, zupełnie posłuszny w Słowie Bożym. Nie mogę.
aby mógł być posłuszny w Słowie Bożym, muszę mieć błogosławieństwo Boże w moim życiu, aby mnie pobłogosławił, aby się zmiłował nade mną, abym wykonywał wolę Bożą, ale i miłosierdzie Boże, litość Bożą. To są dwie cechy. Miłosierdzie, litość i prawdę. Prawdą jest Chrystus i litość jest miłość Boga Ojca. To jest doskonały chrześcijanin. On chce, Bóg, abyśmy się z takimi stali. I powiem to jeszcze raz. Bo jest to, bracia i siostry, najważniejsze w życiu z każdego z nas. Abym był wierny, muszę mieć uczynki wiary, muszę być posłuszny w Słowie Bożym. Nigdy nie mogę być posłuszny w Słowie Bożym, jak mnie nie błogosławi Bóg. Nigdy nie będę błogosławiony, jak nie mam nadziei tylko w Nim. I nigdy nie będę mógł mieć nadziei tylko w Nim, jak nie kocham najmniejszego z braci, aby wykonywał miłosierdzie w moim życiu. Czyli więc, jak widzę, i stąd zaczynamy, jak widzę samego siebie, jak nie mam miłości, jak to widzę z mojego zachowania i z moich myśli, jak osądzam, jak skazuję, jak krzyczę, jak nie przebaczam, jak jestem niesprawiedliwy i nie rozumiem. Koniec z moim życiem. Przeszkadzane są moje modlitwy. Nie mam żadnej możliwości, aby Bóg był ze mną. Bóg będzie się starał, abym je zmienił na obraz Chrystusowy poprzez Ducha Świętego, aby był ze mną. Rozumiecie, bracia i siostry, jaka poważna rzecz jest, abyśmy byli w obecności Bożej, błogosławieni chrześcijanie. To nie jest prosta rzecz, ale pomimo, że to jest bardzo proste i wszystko zaczyna się od tego, jak czujesz się, że jesteś ważny, albo jak czujesz się, że jesteś bezużyteczny. Jak cię prowadzi twoje serce, które jest podstępne i zepsute, wtedy będziesz patrzył się na samego siebie, że jesteś wysoko. A jak zrozumiesz, że jesteś nic, że jesteś słaby, wtedy Bóg będzie widoczny w twoim życiu, że jest mocny. To jest tak proste, tak łatwo. Starczy tylko, byśmy to zrozumieli. Tak łatwe. Abyśmy żyli w zupełnym błogosławieństwie Bożym. Wystarczy tylko, byśmy to zrozumieli. Wiara, nadzieja i miłość. I największa z tych wszystkich jest miłość. Jak nie ma miłości, nie ma Boga. Nie ma obecności Bożej. Nie ma uświęcenia. I dlatego Bóg co powiedział Mojżeszowi? Pierwszą rzecz, którą dał, przed daniem przykazania, aby zbudowali namiot zgromadzenia, i to była najważniejsza rzecz dla ludu izraelskiego, bo pomyślcie, dlaczego to było najważniejsze. Bo wyszedł lud, który budował cegły i teraz musi zbudować piękne rzeczy. Ze złota, srebra, kamieniami drogocennymi, tkaninami, musi zrobić artystyczne rzeczy. Ten, który budował cegły z błota, jest to możliwe? Dla niego nie jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Kiedy? Jak wykonują dokładnie, bo Bóg co zrobił Mojżeszowi? Tak, dokładnie zrobisz. Ale może mi powiedzieć Bóg, że to zrobisz, ja tego nie mogę zrobić. I przychodzi Bóg i mówi, ty nie możesz, ja mogę. Ale abyś mógł zrobić to, co chce Bóg, aby mógł Bóg zrobić to, co chce zrobić z tobą, musi być miłość, nadzieja i wiara. I z wiarą, abyś podobał się Bogu i poprzez wiarę wszystko jest możliwe dla ciebie. Bo wszystko dla Boga jest możliwe i wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ale nie możesz mieć wiary, jak nie masz miłości i nadziei w Chrystusie. Nie może twoja wiara być czynna, jak nie jest złączona ze Słowem Bożym.
I w taki sposób Mojżesz przed zaczęciem te cudowne dzieło, przed zrobieniem, mówi o sobocie. Zważajcie, 6 dni będziecie pracować, 7 dnia będzie dzień dla Boga. To jest uświęcenie, ofiarowanie. I nam co mówi? Święci, bądźcie tak, jak ja jestem święty. Ofiarowany dla Boga. I jak będę ofiarowany Bogu? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 30 dni na miesiąc, w całym moim życiu. Łatwo. Miłość, nadzieja i wiara. Tak łatwo. Od chwili, gdzie lud izraelski, przypomnijcie, co przeszedł do tego momentu. Oddalenie, przekroczenie, bunty, stłuk Mojżesz, 10 tablice, 10 przykazań, Aaron zrobił przekroczenia i zbudował woła, czyli beznadziejność, marność przed Bogiem doskonałym i świętym. Ale jednak jeden rok mu było potrzebne, aby lud Boży mógł. I co zrobił Bóg, aby mógł lud Boży? Jak mu przemówił o uświęceniu w sobotę, w sabat, mówi mu dokładnie, co ma zrobić. I jakie to było dzieło Boże, zobaczcie. I mówi. Zbierzecie od siebie dary ofiarne. I kiedy to zdobyli? Jak ogołocili Egipcjanów. W dniu wyjścia z Egiptu. Wszystko mu zabrali. Mieli wszystko to w swoich rękach. Dlaczego? Aby mogli zbudować to, co chce Bóg. Ale mają to w swoich rękach, ale teraz muszą się dowiedzieć i mogą, aby mogli. I dlatego mówi coś Słowo Boże poważnego. I przyszedł każdy człowiek, którego serce było ochotne, i przyniósł ofiary dla dzieła. Czyli w ciągu roku udało się Bogu, aby uczynił serce ludu izraelskiego, aby chciał wolę Boga. I duch, i udało się w ciągu roku, aby duch człowieczy był pobudzony nie przez Boga, aby duch był odpowiedni, aby przyjmował Słowo Boże. Czyli nie pobudzał jego ducha, ani jego serca, ale zmienił człowieka, aby serce jego było, że chciało wolę Boga, i duch człowieczy, aby wykonywał to, co chce Bóg. To jest zmiana, przemiana. Przemiana jest, i to tylko Bóg może to zrobić. Poprzez Jezusa Chrystusa jest wzruszające. Na nowo naradza człowieka, zmienia go od samego początku. Wszystko nowe. Wtedy co zrobił Bóg? Pomimo, że lud izraelski nie wykonywał nigdy to, co mówił mu Bóg, teraz doprowadził go do takiej sytuacji przez sądy, przez sprawiedliwość, przez litość, przez modlitwę mojżeszową, przez cudowne rzeczy, które wykonywał Bóg. Lud izraelski miał serce, które chciało i aby prowadziło człowieka do woli Boga. I 21 werset. Przychodził każdy człowiek, kto miał ochotne serce, zmienił jego serce, aby pobudziło człowieka, aby dawał, aby wykonywał wolę Boga. I nie tylko to. I każdy, kogo duch pobudził. Czyli zmienił serce i ducha człowieka, że chciał i wykonywał to, co Bóg o to go prosił. I to, co robi z nami poprzez cudowne rzeczy. Wtedy to wykonywał przez męki, przez trudy.
jak stworzył ludzi sercem, że ochotnym sercem i z duchem, aby wykonywali wolę Boga. I teraz przychodzi Bóg i mówi, tym ludziom dam też zdolności. Czyli nie daje Bóg charyzmaty, nie jest Bóg, przebacz mi ojcze mój, niemądry, aby dawał charyzmaty ludziom, których nie zmienił. Będą robić, co chcieli. Weźmie jednego człowieka, zupełnie nie obrzezanego, obrzezuje go ze Słowem Bożym i Duchem Świętym, wtedy i teraz też, jeszcze bardziej. Przemienia człowieka. Jakiego człowieka przemienia? Tego, którego chce przemienić. A Kora co zrobił? Wrzucił do otchłani. Tysiące ludzi umarło. Przemienia człowieka, którego chce zmienić, daje mu nowe serce, aby chciał i aby serce było ochotne, daje mu nowego ducha i duch człowieczy pobudza człowieka, by był posłuszny i jak go zmieni, przychodzi i daje mu dary, zdolności, talenty. Czyli co robimy, tak samo i my, ludzie, z prostotą. Komu dajemy nóż chirurga? Ten, który się nauczył i jest lekarzem. Nie daje komuś, który nie jest lekarzem, bo go zabije. I jak my ludzie mamy mądrość i wykonujemy to, pomyślcie Bóg. Bo charyzmaty, które daje Bóg, jak wykorzystujemy je dobrze, jak nie wykorzystujemy dobrze, zabijają. Powiem inaczej, Bóg nam daje nóż ducha, nóż ducha, czyli Słowo Boże. Słowo Boże nie jest nożem w rękach Jorga, jest nóż Ducha Świętego, bo jak ja wezmę Słowo Boże i będę wykorzystywał według mojego serca, i wszystkich wyślę do piekła. Dał mi Ducha Świętego, na przykład dał Ci Ducha Świętego, Matko, abyś mógł poprzez Ducha Świętego wykorzystywać Słowo Boże dla błogosławieństwa. Nie dla zniszczenia. Jak Słowo Boże, które nam daje, nie wykorzystujemy przez Ducha Świętego, niszczymy. Burzymy, zabijamy. Bóg, bracia i siostry, niech wykona łaskę. I dlatego komuś daje charyzmaty, komuś nie daje. Jaka jest tajemnica? Zaufanie. Zaufany, godny zaufania. Godny zaufania Bogu, ale i ludziom. Kogo wysłał? Znajdę. Teraz jak sobie przypomniałem to, jak to znajdę? Paweł do kościoła w Tesalonikach. Wysłał Tymoteusza. Dlaczego? Aby dowiedział się o sytuacji, aby ich zbudował. Dlaczego? Bo ufa mu. Ufa mu. Ufa mu Paweł i ufa mu Bóg. Dlaczego mu ufa? Bo ma ładne cechy. Po pierwsze, jest dobrym bratem. Ma miłość. Buduje, nie zgarsza. I czytam. I wysłali Tymoteusza, naszego brata. Dobry brat. Nie oskarża, nie skazuje, nie zgarsza, nie mówi głupoty. Jest dobrym bratem. Uczy nas takimi. Po pierwsze, dobrymi braćmi. Jesteśmy, abyśmy byli dobrymi braćmi, siostrami. I kto jest dobry brat i siostra? Miłość, nadzieja i wiara. To jest dobry brat. Dobry brat nie jest ten, który uczuciami się porusza, ale jest to ten, który ma miłość, który ma nadzieję do Chrystusa i wiarę do Ewangelii Chrystusowej. Po drugie,
jest diakonem, czyli sługą. Nie jest właścicielem, nie rozkazuje. Chrystus mówi, nie przyszłem, abym usługiwał. Dlaczego jest godny zaufania? Bo usługuje. Jak usługuje? Nie robiąc to, co mi się podoba, albo co sądzę, albo co mi się podoba. I tak jak mi powiedział Bóg, że jak ty robisz to, co mi się podoba, będę ja robił to, co ci się podoba. Jak ty robisz to, co ja chcę, ja ci obiecuję, że ja będę ci robił to, co chcesz ty. I jak ty robisz, co ja ci mówię, ja ci obiecuję, że będę robił tobie, co ty mi mówisz. To jest zupełnie błogosławiony człowiek, godny zaufania. Jestem taki? Nie jestem. Ale co mówię? Uczyń mnie takim, Chrystusie. Mam nadzieję w Chrystusie, że może mnie takim uczynić. I mam nadzieję w Chrystusie, bo chce mnie takim uczynić. I chce nas uczynić takimi. I nie mówi jednemu, to wszystkim nam mówi. I drugą cechą apostoła Tymoteusza jest diakonem, sługą, nie właścicielem, nie dyrektorem. I po trzecie, współpracownikiem jest. Współpracuje. Współwalczy. Nie jest w zawodniczach. Nie przeciwstawia się, nie buntuje się. Jest współpracownikiem, jest współtowarzyszem. Jest razem. Jego myśli nie są, aby plotkował i aby oskarżywał, ale jego myśli chcą współpracować z tym bezużytecznym, tak, z tym bezużytecznym, bo wybrał go Bóg. Nie widzi jakiegoś bezużytecznego, co widzi? Współpracowników widzi. Współpracowników widzi. I stara się uczyć od nich. Nie uczyć, bo wie, że kto jest nauczycielem, ma większe oskarżenie, skazanie. I może oprzeć, może pocieszyć i może wzmocnić. I rzeczy, o których mówi apostoł Paweł, żeśmy zaproszeni. I w taki sposób Tymoteusz stał się z tym pięknym charakterem. Mówi o nim Paweł, że mam jednej duszy, który nie szuka dla siebie, ale to, co dla Chrystusa. I to jest godny zaufania człowiek. To jest człowiek, którym nie jestem. I dobrze było, abyś ty był takim. Ale niech nas takimi uczyni Chrystus. A Ksiopis godnym zaufania równej duszy, bo nie szuka, aby było to, co chce, ale interesuje go, co chce Chrystus, co podoba się Chrystusowi i jakie przykazanie mu daje Chrystus. W taki sposób takiemu człowiekowi daje Bóg charyzmaty. Według zdolności każdego z osobna i w dodatku, czyli liczy Bóg. Liczy. Temu dam do tego momentu. Więcej nie może wytrzymać z tym. Nie uniesie tego. Dotąd mu dam. To jest to. Drugiemu dam trochę mniej. Bo nie może wytrzymać więcej. Drugiemu jeszcze bardziej mniej. Bo nie może wytrzymać bardziej, dłużej. Ile wytrzymujesz twojej nerki, to tylko Chrystus zna. I ile może ci zaufać Chrystus w twoim sercu, tylko Chrystus zna. Dlatego nie skarż się, dlaczego dał drugiemu. I nie oskarżuj drugiego. Aarona wybrał. Ale jak cię wybierze, uczyni nieprzewidziane błogosławieństwa. Wziął laskę Aarona, wsadził do namiotu zgromadzenia, zakwiciała i wydała amigdałki. I to jest błogosławieństwo Boże. To jest błogosławieństwo Boże. I
wydaje owoc. I szczególnie w tych ostatecznych dniach szuka Bóg poprzez Ducha Świętego, aby znalazł człowieka, aby byli dobrymi braćmi, dobrymi sługami i dobrymi współpracownikami. Dlatego co mówi w liście do Filipian apostoł Paweł, przeczytam to z środka. Żyjcie godnie Ewangelii Chrystusowej, stójcie w jednym duchu i w jednej duszy i współwalczcie, współbojujcie, nie współzawodnictwo, ale współbojujcie razem dla dzieła Bożego. I wynik tego, nasz Pan mówi Mojżeszowi, że dałem ci Besalela, aby zrobił to, co ty, Mojżesz, nie możesz zrobić. Nie dał wszystko Mojżeszowi. I ty zrobisz to, i ty zrobisz tamto, i ty będziesz pracował w złocie, w srebrze, w tkaninach. Nie. Ty tylko będziesz im mówił, jak mają zrobić, i oni będą mogli zrobić to, co im ty mówisz. Bo ja ich mam dla ciebie, aby mieli zdolność i aby wykonywali to. Chwała Bogu. To jest Kościół Chrystusowy, bracia i siostry. To jest dzieło Boże. To jest rodzina Chrystusowa. Daje nam, abyśmy mogli coś zrobić, i komuś daje zdolność, aby mogli to wykonywać. Nie może wszystkiego Mojżesz. Nie powiedział, że wszystko ty zrobisz. I powiem wam coś. Nic nie zrobił Mojżesz. Teraz to zrozumiałem. Dzisiaj to zrozumiałem. Nic nie zrobił Mojżesz. Nic nie zrobił Mojżesz. Nie do wiary. Nic nie zrobił Mojżesz. Jedyną rzecz, co zrobił, poszedł i chodził, spotykał się z Panem, brał Słowo Boże i wymuszał go. Nie wymuszał go. Z łaską Bożą dla tych, których serce Bóg stworzył, aby chcieli wolę Boga. To jest pierwszy apostolski Kościół. To jest doskonały Kościół. Paweł nie był prezbiterem, nie dawał wieczerzy pańskiej, ale mówił, jak mają dawać wieczerzę pańską. Nie wykonywał ślubów, ale mówił, nic nie robił Paweł, nic apostoł Paweł nie wykonywał, ale robił wszystko ze Słowem Bożym i z mocą Ducha Świętego. Chodź tutaj Basalel i poróżniał go. Ty możesz zrobić rzeczy, których nikt nie może zrobić. To zrobisz ty. I w dodatku będziesz uczył innych, aby wykonywali to, co cię nauczył Bóg, nie ja, który dał ci zdolności, abyś wykonywał, abyś znalazł ludzi, którzy będą mogli, tak jak mówi Tymoteuszowi, że to, co ja ci mówię, mów innym, ale komu? Innym ludziom, którzy mogą też nauczyć innych. I tak idzie, bracia i siostry, dzieło Boże z jednego do drugiego, ale dla wybornych. Dla wybornych przez Boga. Dla godnych zaufania Bogu. Dla ludzi, którym ufa Bóg. Aby dał im to, co Bóg chce im dać. I powtarzam, i muszę to powtarzać, kim są ci, którzy mogą stać się godni zaufania? Ci, którzy kochają swojego brata, tak jak Chrystus ich umiłował. I jak zrozumiem, że go kocham? Poprzez moje uczynki, zachowanie, modlitwę, słowa moje. I z wynikiem czego wykonam litość i Bóg jest litościwy dla mnie. I jak ja wykonuję litość i mam do czynienia, z Bogiem jako z litościwym, jak mam nadzieję tylko w Panu, w
wtedy Bóg nie jest tylko litościwy, ale i błogosławi mnie też. Jestem też błogosławiony, zmiłowany i mogę teraz być też posłuszny w głosie Pana, wykonawca, a nie zapominającym słuchaczem, czyli godnym zaufania Bogu. I jak w dodatku moje serce jest szczere wobec Boga i podobają mi się rzeczy, to co podoba się Bogu i chcę to co chce Bóg i robię to co mi mówi Bóg, wtedy Bóg może mnie zmienić równego duszu, abym chciał to co chce Bóg, a nie to co chce rodzina moja i to co chce mój pogląd. I że Chrystus będzie dla mnie jednym nauczycielem, przewodnikiem, moim Panem i moim Bogiem. Chwała Bogu. Z takimi ludźmi Bóg pracował. Oczywiście poprzez Mojżesza, bo dał takim ludziom charyzmaty szczególne i zbudowali namiot zgromadzenia. Namiot zgromadzenia był w przedsionku, gdzie był miedziana na początku był stół i złoty świecznik i składali też kapłanowie i w namiocie był i tylko skrzynia przymierza i w skrzyniu przymierzy była laska, która zakwitła Arona, jedna mana i co do końca pozostało do końca dwie tablice z przykazaniami i tam nie mógł wejść ktokolwiek. Jeden raz na rok, gdzie wchodził kapłan, ofiarował ofiary, składał ofiary za naród i biada mu, jak nie był święty, umierał. Dlatego przywiązywali go za nogę złotym sznurkiem. Jak nie słyszeli dzwonka, ciągnęli go martwego, bo nie wchodził święty do najświętszego miejsca. I dlaczego to było takie ważne? Dla wielu przyczyn, bo tam nawiedzał Bóg lud i przemawiał usta z ustami z Aaronem i później z kapłanami. I po drugie, bo w tym była chwała i obłok i moc Ducha Świętego, która prowadził lud izraelski, aby aż do momentu, jak weszli do ziemi obiecanej. Wstawał obłok 40 lat, nie robił nic lud izraelski sam od siebie. I wielu zostawiło swoje kości na pustyni z powodu niewiary, która przyszła z braku nadziei do Pana i z braku miłości do braci swoich i do Boga. Bracia i siostry, jest potrzebą, aby była wiara, nadzieja i miłość, i największa z tych wszystkich jest miłość, abyśmy mogli w tamtym dniu być gotowi, abyśmy weszli bogato przez bramy, podporządkowani, nie zapominający słuchacze, ale wykonawcy Słowa Bożego, podporządkowani Słowu Bożemu, z nadzieją naszą tylko w Chrystusie i z naszym sercem pełnym miłością Ojca poprzez Ducha Świętego. Amen.